Servus! Jesteśmy z powrotem The Sims Busting Out. Witam was w końcu oficjalnie po świętach, materiałem rzeczywiście nagranym po świętach i nagranym w nowym roku, więc szczęśliwego nowego roku z tygodniowym albo nawet dwutygodniowym opóźnieniem. Wracamy do gry. Nie wiem, czy pamiętacie, ale musimy jeszcze zrekrutować dwóch członków siłowni. Robimy to osiągając poziom mniej więcej 30 znajomości z danym simem i potem zapraszając go na przyjęcie w siłowni. I wtedy on się zgadza, żeby zostać członkiem. Gdyby to było takie proste w prawdziwym życiu. Doszliśmy już do wniosku, że tutaj potrzeby opadają w tempie godnym The Sims 1, a nie The Sims 2. Więc musimy się trochę postarać, żeby być naprawdę w dobrym humorze. Jest teraz 15 prawie, więc myślę, że chętnie bym w sumie się zdrzemnęła. Tam idzie druga simka, którą mam pod kontrolą. Chodź tutaj, kochana. To jest Goldie się w ogóle okazuje, nie? Z jakiegoś powodu Goldie się kontroluje, a z Maxem się zaprzyjaźniliśmy w związku z tym. I Goldie traktuje w sumie jako takiego sima do przynieś, podaj, pozamiataj. Czyli na przykład proszę nam podać obiad. Bo ona też jest głodna. W tym czasie Marysiek, czyli w sumie nasz główny sim, się wysypia. A Goldie zrobi nam obiad i później sama pójdzie spać, bo u niej ze snem jest jeszcze gorzej. Za to z zabawą u niej jest trochę lepiej. Coś za coś. A i żeby nie było, bo już to sprawdziłam, zaprzyjaźniliśmy się w poprzednim odcinku z Maxem i można by się zastanowić, czy nie można tak oszukać gry i zaprosić Maxa do bycia członkiem siłowni, zwłaszcza, że na nim jest taka opcja. Gdzie jest Max? Tutaj, nie? Nie wiem, czy teraz dam radę go wybrać, skoro ćwiczy. Ale w każdym razie na nim jest dostępna opcja. Zaproś do siłowni, do członkostwa siłowni. Ale on wtedy mówi, ty idioto. Ja już jestem członkiem siłowni, więc odpuszczam to. Musimy też, nie wiem czy pamiętacie, ja mam pracę i wypadałoby troszkę do niej zrobić rzeczy. No zobaczymy, jak to będzie. Na razie chcę troszkę rzeczywiście zadbać o Maryśka, żeby nie był znowu przymierający ze zmęczenia, z głodu i ze wszystkiego. No i o Goldie też troszkę zadbam, bo byłoby przykro, jakby nie. Jak w ogóle wam minęły święta i okres noworoczny? Ja na przykład zostałam tu, gdzie jestem normalnie, w sensie nie wróciłam do domu na święta. Mieliśmy wigilię na Zoomie. I mieliśmy też imprezę sylwestrową przez Discorda, o czym być może wiecie od Merty, bo się tym chwaliła podczas sylwestrowego livestreama. Jeśli ktoś miał wątpliwości, to ten sylwester nie był na żywo, był na Discordzie, więc wszystko tutaj było, że tak powiem, zgodnie z tym, co nam miłościwie nam panujący każą. Nie mówię tego ironicznie pod względem obostrzeń, jakby jak najbardziej uważam, że jest to rozsądne, bo gdybym tak nie uważała, to bym pewnie pojechała do domu na święta. Więc takie tam... Nie wiem, czy was to w ogóle interesuje, co wam mówię, ale no. W ogóle to polecam takie rzeczy jak wigilia na Zoomie. Bardzo ciekawe doświadczenie i w sumie nie takie, nie wiem, nie jakieś aż takie... Ja się dobrze bawiłam, nie jest to jakieś traumatyzujące dla mnie. Czy ja mogę o tak późnej porze odwiedzić Dudleya? Jest w pół do 12, ale jeśli on organizuje rzeczywiście imprezy u siebie, to może w pół do 12 to właśnie dobra godzina, żeby pójść na imprezę. Wprawdzie nie było żadnego pop-upu, że dzisiaj jest impreza u Dudleya, ale ja mam wrażenie, że ona jest tam codziennie, albo co drugi dzień może. Zobaczymy, przekonamy się. Wiecie, co jest jedna rzecz, która mnie tu zastanawia, bo tutaj jakby czas, że... O. A, czyli będzie impreza, bo pojawił się właśnie ten pop-up imprezowy. Więc bardzo spoko, tutaj jacyś ludzie przyjdą, może się z kimś posocjalizujemy. Na razie pogram w szachy, zdobędę ten jeden punkt, który potrzebuję do awansu, czy dwa w ogóle. A, czy oni wchodzą sami, czy ja muszę ich przywitać? Mimo, że to jakby nie mój dom, więc trochę było dziwne. Może zaproszę tą panią do szachów po prostu. O. Tak, tak. Aha, przyszli i poszli, co? Nie, no oni przychodzą i idą sobie od razu o tej porze.
czyli trzeba wcześniej wpaść na tę imprezę. Ale też wiemy przynajmniej. Czegoś się nauczyliśmy, możemy tu przyjść w każdej chwili na imprezę, nawet jak nie ma pop-upu o tym, że jest dzisiaj impreza, tylko po prostu niestety to sprawia, że jeśli przyjdziemy za późno, to ci simowie sobie od razu idą, bo stwierdzają, że jest za późno. Więc może kiedyś uda nam się zaliczyć ten cel z imprezą u Dudleya. I mamy ten jeden punkt logiki, po który przyszłam, więc zawsze coś. Teraz chyba do awansu potrzebujemy jeszcze jednego punktu logiki i jeszcze jednego punktu kondycji. I jedyny problem, jaki widzę pod względem jakby poprzedniego dnia, poprzedniej rozgrywki, jest taki, że po raz pierwszy musimy rzeczywiście kogoś od zera poznać, żeby go dodać do tej siłowni. Znaczy, wcześniej z Maxem się musieliśmy zaprzyjaźniać od zera, więc to nie jest tak, że żadnego Sima nie poznaliśmy tak zupełnie od zera na dobry poziom, ale teraz musimy, no, jakichś dwóch Simów poznać od zera na poziom 30. Czy ty nie powinieneś był pójść do pracy? Nie moja sprawa. Czy można w sumie kupić ekspresik do kawy, czy coś takiego? O, jest coś takiego, ale może od razu jakiś drogi, czy coś? 450 możemy wydać tyle na ekspres. Okej. Okay. Specjalnie nie patrzę na żadne internetowe solucje i tak dalej. Chcę przechodzić tę grę tak, jakbym dostała ją w roku 2003. Nie wiem, na święta czy cokolwiek. I po prostu odkrywać ją. Inna sprawa, że pewnie bym nie dała rady w nią grać bez po angielsku, ale... No, po prostu nie chcę sprawdzać różnych rzeczy do przodu w internetowych solucjach. Dobra, lecimy na tą imprezę do Dudleya i spróbujemy się tam socjalizować, no. Bo tu jest po prostu napisane w tych celach u Dudleya na imprezie, że idź na imprezę u Dudleya i bierz udział w imprezie, po prostu. Nic więcej nie jest napisane dokładnie. Myślę, że przybiorę taką strategię, że po prostu jak przyjdą ludzie na tą imprezę u Dudleya, to po prostu będę z nimi gadać tak, jakbym chciała ich dodać do siebie do gymu. Ale właśnie nie wiem, bo z drugiej strony muszę mieć pewność, że oni przyjdą do mnie do gymu wtedy. Bo nie mogę dodać ich tak po prostu, tylko potem muszą przyjść jeszcze na imprezę w siłowni. Dobra, to tu za chwilę przyjdą ludzie. To ja sobie na razie, nie wiem, pooglądam telewizję czy coś, bo zabawę mam trochę niżej. I pogadam trochę z tymi ludźmi, co przyjdą. Ale postaram się nie, że właśnie jedną konkretną osobę, czy kilka konkretnych osób na poziom 30. Gra się przecięła, bo się ładowali simowie. Tak jak mówię, nie właśnie wszystkich na poziom 30, bo po pierwsze to jest niemożliwe. Po drugie, nie wiem, kto przyjdzie do mnie na imprezę. Więc nie mogę też wybrać sobie konkretnych kilku simów na poziom 30. Więc popróbuję ze wszystkimi trochę pogadać i jakoś tam rozwinąć relacje. A, generała już mam na 6. To wcale nie rośnie tak wolno. W sensie to jest zdecydowanie plus w stosunku do Sims 1, jak grałam z Martą. Że tam jest tak, że po prostu rozmowa to jest jedna wielka loteria, czy Sim się z tobą dogada, czy nie. A tutaj widzę, że jak po prostu się skupię na tym, że po prostu stanę obok kogoś i będę z nim prowadzić rozmowę, to po jednej rozmowie z zera urosło nam na 9. Więc może nie jest to takie trudne, jak mi się wydawało. Jak się człowiek na tym skupi rzeczywiście. Dobra. To co, z każdym pogadam 2 razy i chyba będzie okej. Maxim przychodzi często na tą imprezę też u nas, więc może z Maxim spróbuję najpierw, bo czy Randy się pojawia u nas, to nie wiem. Na pewno Maxim była. Więc może z nią spróbuję. A, w ogóle część ludzi idzie już. To ja nie wiem, jak to jest do zrobienia, bo ja tu przyjeżdżam prawie od razu po pracy, a oni już koło 10 sobie idą? Wszyscy sobie poszli. Wracam do domu. Trochę się boję, że to właśnie będzie takie przyjeżdżanie tutaj wiele dni pod rząd i gadanie tak naprawdę z jedną, może dwiema osobami. I nie wiem, ile razy trzeba to zrobić, żeby to się zaliczyło. Bo tańczyć już próbowałam na tych przyjęciach, oglądać telewizję próbowałam, jeść próbowałam. To stuknięcie to była moja herbata, jakby co. Więc wydaje mi się, że trzeba się po prostu socjalizować. Nie wiem na ile, nie wiem z iloma simami, czy chodzi o liczbę interakcji, czy o
poziom relacji, który się z nimi osiąga. I tak jak mówię, nie chcę tego sprawdzać, bo... No bo chcę po prostu trochę poeksperymentować z tą grą. Ale jednocześnie wkurza mnie, że po prostu jakby... Jest tylko napisane, baw się na imprezie, nie? Jakby domyślam się, że też po części przez to, że chodzi o socjalizowanie się z simami, bo tam jest napisane, któryś z tych komunikatów, który się pojawia w trakcie imprezy, to jest, że będziemy najpopularniejszymi simami w mieście. Więc zakładam, że chodzi właśnie o to, żeby się podogadywać z innymi simami. Ale pewności mieć nie mogę. Chcę jedno łóżko sprzedać i kupić lepsze. I chyba nie ma straty żadnej. W sensie tam było, że za 1000. Więc wydaje się, że sprzedaje się za tyle, za ile się kupuje. Więc można fajnie upgrade'ować sobie normalnie sprzęt bez straty pieniędzy. To poproszę to najdroższe łóżko w takim razie. A to? Czemu to wygląda tak fancy, a daje tylko 8? A to wygląda tak normalnie, a daje 10. To daje 10 i daje 10 komfortu, ale mniej... Nie, z komfortem nie ma problemu. A to się za co odblokowuje? Ja już widzę, które to jest łóżko. To jest ulubione łóżko simów w jedynce i w dwójce, w którym można się bawić. Nie no, weźmy to. Myślę, że jak położyła się spać o 11 w nocy do łóżka z 10 punktami energii, to może się do rana wyśpi. A ty od kiedy tu mieszkasz? To sobie z Goldi śpi. Od kiedy ja tobie muszę kupować łóżko? Albo idź spać, kiedy inni nie śpią. Kurczę, no. Nie było mnie pół wieczoru i to nie mogłeś wtedy pójść spać. Czy to jest złodziej? Co to jest? Czy to jest naprawdę złodziej? No nie! Ja nie wiedziałam, że tu są złodzieje. Halo, Max, wstawaj! I to nie wszystko? Nope. Halo? No nie... Kurde! Max! Obudź się, ty pierdoło! Zasnąłeś w drzwiach i nie mogę złodzieja... Ja nie mogę... Halo? Max? No... Serio? Ej, czy ja w ogóle będę mogła tu wyjść rano? Czy na przyszłość mogę mieć alarm na złodziei? Dzięki. Kurczę, serio. Dobrze, kurde, że jakieś pierdoły ukradła. Nawet nie wiem, do czego służy komputer w tej grze. A. I chyba muszę przestawić... Czy ja mogę przestawić te drzwi? Ale jestem zła. Serio. Nie wiedziałam, że w tej grze są złodzieje. W sensie mogłam się domyślać z jednej strony, ale z drugiej strony... Nie wiem. Nie przyszło mi to do głowy. Ona się oczywiście nie wyśpi do pracy. Nic nowego. Ale oczywiście po prostu taka seria niefortunnych zdarzeń. Złodziej przychodzi w nocy, kiedy nie wiem, że może przyjść. Ale dobra, pominijmy fakt, że nie wiedziałam, że może przyjść. Przychodzi złodziej, po czym kradnie rzeczy, a ja nie mogę nawet... Ja nie mam alarmu i nie mogę nawet zadzwonić po policję, bo... Max zemdlał z braku energii akurat w drzwiach, których nie mogę przestawić, kiedy jest złodziej, bo jest dezaktywowany tryb kupowania. Tak, wiem, że jest impreza. Od razu jedziemy do Daya na imprezę, wiesz? Dokładnie taki jest cel. To jest listonosz? Tu są rachunki? Oh. Od razu przejdźmy do rzeczy. Już jest 7 wieczorem, nie? A oni o 10 zaczynają sobie wychodzić już. Która to jest te w kapeluszu? Paisley. Paisley, nie wiem, whatever.
Nie wiem, opowiedz jej jeszcze... A, pogadaj z nią jeszcze. Gdzie jest ta Maxine? Czy jakie tam było? Oni narzekają, że nie ma jedzenia. Ale co, ja mam gotować? To nie jest mój dom. Ja mogę tylko snaki wyjąć. O, tu jest ta Maxine. Nie pozwól jej iść. Poszła sobie. Naprawdę nie rozumiem, co ja mam zrobić. Tu jest jeszcze jakaś typiara. W sensie, jak ja mam w ogóle tutaj cokolwiek zrobić? Ani nie mogę zadzwonić po... Tak, nie mogę zadzwonić po pizzę na przykład. Nie mogę ugotować niczego. Jakby to nie jest mój dom, więc jakby nie mam kontroli nad tym, że nie ma jedzenia. Więc jakby jak ja mam się w ogóle socjalizować z tymi ludźmi, jeśli na każdej imprezie jest kto inny i większość z tych ludzi po prostu sobie idzie, bo są zmęczeni, albo są głodni, albo coś tam, albo coś tam, zanim ja w ogóle zdążę do nich zagadać. Jakby jak ja mam to zrobić? Wstawaj, Max, to nie twoje łóżko. To są rachunki, prawda? Jezu, ile? To nieźle. Te są żółte, więc zakładam, że są bardziej na glądce. Więc wstawaj i to zapłać. Nie narzekaj, wstawaj i zapłać. Nie poszłaś wczoraj do pracy. Dobrze, Marysiek. Pierwsze co? Przykro mi, nawet jeśli jesteś głodna, od razu do Dudleya na imprezkę. Zapraszam. Od razu. W ogóle nie marnujemy czasu. Zostaw to, gadaj. Nie marnuj czasu, czyli przejdź cały budynek naokoło. Chyba mamy pod tym względem farta, że... Dobrze, pogadaj z Malcolmem w takim razie. Są to generalnie osoby, które w miarę jeszcze już znamy? Z Malcolmem będzie problem. Znaczy, znamy go na zero. A! Myślałam, że mam z nim jakąś relację na minusie czy coś, ale najwyraźniej nie. Dobra, z Mimi pogadaj, bo z nią chyba masz zero cały czas. O! Czyli naprawdę chodziło o to, żeby po prostu ze wszystkimi pogadać i po prostu oni mi za wcześnie wychodzili z tych przyjęć, a przez to, że chodziłam na nie wielokrotnie, to w końcu ze wszystkimi się zdążyłam pogadać jakby poprzez ileś tam przyjęć, tak? Jesteś duszą towarzystwa, człowieku. Wszyscy się zastanawiają, co to za cool sim. A ja na to, to mój najlepszy przyjaciel Marysiek, człowieku. Rządzisz. O matko. A, ale ładny samochodzik. Dobra, to teraz zobaczmy. Tą babę w kapeluszu znam tak dobrze. To z nią spróbujmy sobie podnieść do 30 i mieć nadzieję, że ona następnym razem przyjdzie na naszą imprezę w siłowni. To jest dopiero multitasking. Tylko musimy na zapas, bo spadają szybko te... Aha. I oni już sobie idą. Ale tak się cieszę, że udało mi się to tym razem zrobić. Ktoś jeszcze tu w ogóle jest, czy znowu wszyscy poszli? Oni zawsze idą, bo on nic nie podaje do jedzenia. Czy gra zgłupiała, bo poszłam na inną parcelę, zanim ta baba wróciła z pracy? O której ona teraz wróci? Następnego dnia, jak jej minie praca? Czy Goldi wróci z pracy? Czy Maryśkowi uda się pozyskać nowych członków siłowni? Wszystkiego dowiecie się w kolejnym odcinku Busting Out. A tak na serio to znowu nagrałam za dużo, bo jakoś tak nie mam wyczucia, jak dużo wycinam z odcinków nagrywanych jakby w tej grze w porównaniu do tego, ile wycinam w dwójce. W sensie w dwójce wycinam więcej niż tutaj. Wydaje mi się, że kilkanaście minut to jest właśnie tak optymalnie do oglądania. Więc dajcie mi po prostu znać, co sądzicie o tej części, dajcie łapkę w górę albo w dół, dajcie mi subskrypcję, jeśli myślicie, że na nią zasługuję i do zobaczenia. Ja już wiem, co się wydarzy. Ciao, ciao.